Czy ekipa Tuska już otwiera szampana? Jaki jest finał awantury? Jako komentarz powiem, że politycy koalicji pod wodzą Donalda Tuska próbują zamieść pod dywan haniebne i niezgodne z prawem próby siłowego dokonania zmian w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Maciej Berek, minister członek Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska, oświadczył na antenie TVN24, że rozwiązanie sytuacji w mediach publicznych wymaga przedstawienia projektu ustawy, która uporządkuje ten stan. Stanowisko to powtórzył na antenie Polskiego Radia Bogdan Zdrojewski, dodając, że los i czas abonamentu się wyczerpał. Prace nad ustawą medialną. Donald Tusk poinformował, że zamierza zaoferować prezydentowi Andrzejowi Dudzie wspólną pracę nad nową ustawą medialną. Robimy naprawę na poziomie kodeksu spółek handlowych i oferujemy pracę natychmiast nad nową ustawą medialną, która da równoprawny dostęp siłom społecznym i politycznym do mediów publicznych. Jestem gotów to zrobić bardzo szybko z udziałem ludzi pana prezydenta. Nie będę się ani chwili wahał, mówił premier. Minister Maciej Berek poinformował, że zaproszenie dla prezydenta jest kwestią dni, ale musi zostać poprzedzone przygotowaniem projektu ustawy. O ustawie medialnej w radiowej Trójce mówił też Bogdan Zdrojewski, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Stwierdził, że spotkanie prezydenta Dudy z Krit powinno odbyć się już 5 lat temu, kiedy powoływana była RMN i kiedy odebrano Krit konstytucyjne uprawnienia. Prezydent wtedy nie tylko nie zwrócił na to uwagi, ale także podpisał się pod niekonstytucyjną ustawą, stwierdził Bogdan Zdrojewski. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma też kompetencje w sprawach indywidualnych i do nich należą kwestie personalne dotyczące rynku medialnego. Likwidacja Rady Mediów Narodowych powinna wyjść z inicjatywy prezydenta najszybciej, jak tylko się da. Czas podjąć pracę nad nową ustawą medialną. Założenia ekspertów do tej ustawy są interesujące, oświadczył poseł KO. Czas abonamentu się wyczerpał. Zdrojewski stwierdził również, że to, co dzieje się w mediach publicznych, czyli próba ich siłowego przejęcia przez uzurpatorów Bartłomieja Sienkiewicza i postawienie spółek w stan likwidacji, dobiega już końca. Mamy do czynienia z finałem działań. Będzie coraz spokojniej, życzliwiej, lepiej i profesjonalnie, mówił Zdrojewski. Telewizja powinna być bardziej skromna, powinna być oszczędna i racjonalnie dysponować budżetem. Część kanałów powinna znaleźć się na portalach cyfrowych. Los i czas abonamentu się wyczerpał. Nie wolno osłabiać mediów publicznych, muszą być one racjonalne i rzetelne, stwierdził w radiowej Trójce Zdrojewski. Prezes PiS grzmiał, że po latach krzyków o konstytucji, oskarżeń rządu Prawa i Sprawiedliwości o łamanie praworządności, ekipa Donalda Tuska pokazała, ile tak naprawdę znaczą dla niej te hasła. Zamiast zacząć od ustawy, przystąpili od wprowadzania silnych ludzi. To jest profesjonalizm? Zapytał prezes Kaczyński. Czy twoim zdaniem zmiany w Telewizji Polskiej są potrzebne? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.